Ojej, ziemię zjadłeś? Kacper. Kacper zjadł ziemię. No weź. Might be the one that truly get me, and I might be the one you really want, and I feel it too, but you don't know what I've been going through. This is when you tell me that you're different, this is when you try to make me fall, convince me it's true, but you didn't even have to try. Cześć odkrywcy, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj powiemy wam trochę o tym, dlaczego i za co lubimy Teneryfę. Czyli plusy życia na Teneryfie. Jak jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to pamiętajcie, subskrybujcie, ponieważ każdego tygodnia dzielimy się fajnymi nowinkami z Teneryfy. Okej, Kuba, może zaczniesz ty. Za co lubisz Teneryfę? Ja Teneryfę lubię za jej różnorodność. Czyli co masz na myśli? Różnorodność, tak. Teneryfa, znaczy tak, może zaczniemy od tego, że przybywając tutaj na Teneryfę jako turysta, generalnie wiemy o niej tyle, że jest piękne słoneczko, są fajne plaże, można się popluskać troszeczkę w oceanie, ale co po niektórzy też nawet nie wyruszają z tych plaż i powiedzmy nie ruszają się za daleko z hoteli, a okazuje się, że Teneryfa jest pod względem różnorodności piękna, bo wystarczy pojechać kawałek w górę wyspy i można podziwiać już takie piękne zielone widoki jak tutaj. Jesteśmy teraz w źródełku, nabieraliśmy tutaj wodę górską. Także różnorodność. Na południu jest bardzo sucho, jest bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Generalnie jest tak pustynnie, można powiedzieć, jest bardzo mało zieleni, ale wystarczy wsiąść w auto i półtorej godzinki czasu drogi od południa w stronę północy i już można podziwiać piękne góry i zieleń w parku naturalnym Anagi na przykład. Można tam też podziwiać wodospady, na których jeszcze nie byliśmy. Można pojechać i zobaczyć na przykład wulkan, gdzie lawa wulkaniczna i lasy generalnie, które tam się znajdują, też pokazują, że wyspa jest zupełnie inna niż ta od południa i północy, co też jest fantastyczne, bo jeśli komuś się znudzi siedzenie na plaży lub leżenie plackiem i opalanie, zawsze może wsiąść w auto i pojechać na północ lub w górę i podziwiać piękne widoki, zieleń i słuchać ptaszków. Kacper ucieka. Ja tylko zgarnę naszego syna, bo on ucieka. Z jednej strony wyspy jest bardzo gorąco, upał i można leżeć na plaży, a wystarczy pojechać w górę wyspy i tam już trzeba na przykład zakładać czapkę i polar, tak jak u mnie widać, bo jest naprawdę zimno tutaj. Przynajmniej dla nas. My jako Kanaryjczycy już tacy powiedzmy rezydenci bardziej odczuwamy chłód. No dobra, więc Kuba powiedział o różnorodności i trochę wspomniał o słońcu. No ja powiem, za co ja najbardziej lubię Teneryfę. Jakie są plusy? No to wiadomo, świeci tutaj słońce przez cały rok. No jak nie świeci, to czasami jest pochmurno i może jakiś deszczyk spadnie, ale jest ciepło po prostu. Ta temperatura nie spada poniżej 20 stopni w ciągu dnia, więc no... Dla największym plusem życia na Teneryfie, no to no muszę stwierdzić, no jest po prostu pogoda, tak? Słoneczko, ciepełko, można się kąpać w oceanie przez cały rok, co ja akurat robię, właśnie my to nazywamy morsowaniem. Możecie zobaczyć nasz filmik na kanale. Dobra, kolejną rzeczą, którą mi się bardzo podoba na Teneryfie, to są takie miejsca piknikowe w lasach. To jest bardzo popularne tutaj na Teneryfie, że Kanaryjczycy w niedzielę lub w święta wyjeżdżają sobie właśnie do góry, do lasów, do tej zieleni właśnie. I tutaj właśnie są takie fajne, duże miejsca piknikowe. No, więc te parki piknikowe są fajne, tam są place zabaw, jest takie bardzo duże tereny. Dużo bardzo jest tych w ogóle parków i bardzo dużo szlaków trekkingowych, które właśnie od tych parków prowadzą. Także to jest naprawdę ekstra, bo to jest taka dodatkowa rozrywka na Teneryfie poza właśnie tymi plażami, o czym co Kuba wspomniał wcześniej. Klaudia wspomniała o szlakach trekkingowych, to jest kolejna rzecz, za którą lubimy Teneryfę. Ja ją za to uwielbiam.
Od jakiegoś czasu wyruszamy w trasy trekkingowe, jak zresztą możecie zobaczyć na naszym kanale, w innych filmikach, do których oczywiście Was zapraszamy, żebyście sobie obejrzeli, gdzie już byliśmy. Ale zostało jeszcze sporo miejsc do odkrycia i już nie możemy się doczekać, ja już nie mogę się doczekać, aż tam pójdę, zabiorę tam ze sobą kamerę, zabiorę drona i będę w stanie nagrać Wam, pokazać Wam relacje z tego miejsca, bo szlaki trekkingowe na Teneryfie są naprawdę wspaniałe. Prowadzą przez piękne widoki, przez piękne miejscóweczki, przez kaniony, lasy, góry. Także to jest kolejna rzecz, za którą ja uwielbiam Teneryfę. Kolejny plus życia na Teneryfie to jest bardzo duży wybór owoców i warzyw. I być może widzieliście nasz filmik właśnie odnośnie kosztów życia na Teneryfie, to pokazywaliśmy taki sklepik Los Agaves, w którym pokazywaliśmy warzywa i owoce. Jest naprawdę bardzo duży wybór takich różnych tropikalnych owoców, których no, w Polsce raczej rzadko kiedy mielibyśmy okazję dostać. No i kiedy jest sezon na te owoce i warzywa, to one potrafią być naprawdę super tanie. Także można tutaj się zajadać, na przykład pomarańcze są super tanie, świeży sok pomarańczowy można codziennie wypijać sobie naprawdę za grosze. No to moim zdaniem jest bardzo dużym plusem tutaj właśnie. No banany. Kacper. Banany kanaryjskie są bardzo tanie. I co jeszcze? A, no i jeszcze jeśli mowa o cenach, no to jest tu tanie paliwo. To jest kolejny plus życia na Teneryfie. Nie na każdej stacji, ale generalnie paliwo jest tanie. Na co po niektórych stacjach tankujemy paliwo za 70 parę centów za litr benzynę. Diesel jest jeszcze tańszy, także to jest taki kolejny plusik dla tych, którzy lubią dużo podróżować. Ja na przykład Teneryfę lubię jeszcze za deszcz. Żeby nie było, że tutaj tylko słońce świeci. Aż Klaudia się zdziwiła. Ale tak jest. Po siedzeniu w samym słoneczku przez cały rok, słuchajcie, przez 11-12 miesięcy bez deszczu, kiedy on spadnie, to naprawdę jest miło, bo powietrze robi się troszeczkę świeższe, jest taki lepszy, lepiej się oddycha, także ja lubię, kiedy ten deszcz raz na rok spadnie i za to też lubię Teneryfę. Ktoś sobie może pomyśleć, no wariat, nie? Na Teneryfie siedzi i lubi ją za deszcz, a ja ją lubię za deszcz. Jak spadnie deszcz właśnie raz na jakiś czas, to jest naprawdę fajnie. Dobra, ja powiem, że bardzo lubię Teneryfę za ten slow life, czyli takie wieczne wakacje. Mi się zawsze marzyło właśnie, żeby moje życie to było takie właśnie takimi wiecznymi wakacjami, bo jednak na wakacjach człowiek czuje się taki wyluzowany, bez stresu i tak dalej. Więc tutaj takie właśnie jest życie, bez względu na to, no, znaczy się nie, no pewnie jak ktoś pracuje w jakiejś korporacji czy coś, no to tutaj pewnie ma stres. Ale jak tak jak my pracuję z domu, to naprawdę ma poczucie takich wiecznych wakacji, nigdzie nikt nie goni i można sobie ten czas tak fajnie, różnorodnie spędzać przez cały rok. I ten dzień też jest długi, to też jest bardzo duży plus Teneryfy, życia na Teneryfie, że nawet jak jest zima, to jest jasno do prawie godziny 19. Także jest na pewno dłuższy dzień i za to można naprawdę lubić Teneryfę, bo życie zupełnie inaczej wygląda. No, jak się człowiek budzi ze słoneczkiem za oknem, to też jest zupełnie inaczej. Jest inna energia, no i generalnie jest od razu uśmiech na twarzy. No, co jeszcze, Kuba? Ja Teneryfę uwielbiam za plaże. Jest ich tutaj dość sporo, są różne, zróżnicowane. Od kamienistych po czarny piasek, aż po ten taki piasek z Sahary, który tutaj notabene został dowieziony z Sahary. Bo tutaj takich plaż generalnie nie ma. One jeśli są, to są ciemne, czarne, takie wulkaniczne i kamieniste. Ten wulkaniczny piasek może troszeczkę doskwierać, bo jak on się przyklei do skóry, to jest tak jak pieprz, jest bardzo ciężko go zmyć, nawet wodą jak się go zlewa, to on nie chce zejść, ale mimo wszystko ma to swój urok i ja uwielbiam Teneryfę za plażę, bo to jest kolejna rzecz, za którą lubię Teneryfę, uwielbiam. A lubię Teneryfę za lekkość życia pod kątem tego właśnie, jak się możemy ubierać, czyli na przykład chodzimy cały rok w klapeczkach. No dzisiaj akurat nie jesteśmy w klapkach, tak wyszło, że nie jesteśmy dzisiaj jesteśmy w klapkach, bo jesteśmy wysoko, bo przyjechaliśmy w góry, przyjechaliśmy do źródełka. Ale generalnie chodzi o to, że po prostu tutaj nie musimy zakładać grubych kurtek, szalików, rękawiczek i tak dalej. Życie dla dziecka tutaj to jest naprawdę... Ciekawe, Kacper znowu. Jeszcze nie poleciał tak daleko.
No, bardzo fajnie jest tutaj, jeśli chodzi o plusy życia na Teneryfie dla dziecka, bo dziecko ma przez cały rok po prostu, no, po pierwsze dobrą pogodę, żeby wychodzić tutaj zawsze na powietrze. Ma dostęp do największych piaskownic świata, my to nazywamy, czyli na plaży, może sobie się bawić i tam po prostu robić co chce. Zamoczyć stópki w oceanie i tak dalej, baseny i to wszystko, to po prostu to jest naprawdę raj dla dziecka. No i kolejna rzecz to właśnie te ubrania, bo tutaj nie musimy dziecka ubierać w milion warstw, tylko najwięcej warstw to mu zakładamy, to właśnie bluzka z długim rękawem, długie spodnie. W takich miesiącach jak teraz, czyli te zimowe miesiące już takie, tak? No więc to ta lekkość życia właśnie, to jest taki plus życia na Teneryfie, którego no można doświadczyć w sumie tylko w ciepłych krajach. Okej, więc kolejnym fajnym plusem życia na Teneryfie to tutaj mamy dostęp do drugiego największego karnawału na świecie. No co prawda teraz jest cała ta pandemia i nie ma takich imprez dużych organizowanych, ale generalnie jak jest normalne życie, no to jest karnawał i to jest naprawdę zupełnie inny świat. Także jak ktoś nie był na Teneryfie i nie doświadczył karnawału na przełomie lutego i marca, to naprawdę polecamy Wam, bo po prostu to jest niesamowite przeżycie. No i to jest super, że my możemy po prostu w tym być. Uczestniczyć, tak. No. Tysiące ludzi na ulicach, jest bardzo fajna atmosfera, jest super kolorowo, wszyscy się cieszą. Serdecznie to polecamy. Oczywiście jak wszystko wróci do normy, tak? No bo cały teraz miesiąc to w ogóle trwa. Tak, to jest dość długa impreza, także tutaj ludzie, nawet jeśli chodzi o Kanary, to ludzie tutaj biorą po prostu urlopy na ten czas, no bo to jest po prostu impreza i to przez cały miesiąc jest naprawdę fajna zabawa. Dobra, ja jeszcze powiem odnośnie plusów życia na Teneryfie, to, że jest ciepło, no to pranie schnie bardzo szybko. Samo to samo, jeśli tyczy się dziewczyn i suszarek do włosów, na przykład właśnie włosy szybko schną, więc nie trzeba nawet suszarki używać. W ekspresowym tempie schną włosy. Zwłaszcza Kuby. Ja jeszcze w ogóle bardzo lubię Teneryfę za przyrodę, za ważne papuszki. Nieważne, czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy gdzieś w przyrodzie, czy w dziczy, to wszędzie są te ptaki, co tak pięknie po prostu śpiewają, i to jest super. I sporo papużek można też tutaj spotkać, które latają sobie na wolności. Aha, no to. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. No. I jeszcze jedna fajna rzecz, którą bardzo lubimy, to są właśnie ludzie, bo ludzie są bardzo otwarci. Tak. Lokalni zwłaszcza. I tutaj po prostu gdziekolwiek nie jesteśmy, to są po prostu tacy, jakbyśmy się w ogóle znali. Wszyscy są bardzo mili, tak, są bardzo mili, są uśmiechnięci. No ale nie ma się co dziwić, no słoneczko jednak robi swoje. Tak, dlaczego więc ta mentalność jest zupełnie inna, ale też powiem, że zauważyłam, że nawet nasi rodacy, którzy przyjeżdżają z różnych krajów z całego świata, nie tylko z Polski, to też mają, wiadomo, inne trochę podejście do życia. Zazwyczaj są to ludzie otwarci. I nie tylko właśnie nam chodzi tutaj o lokalnych ludzi. Pozdrawiamy. Ale też właśnie turystów, którzy mają inne nastawienie. Wtedy są tacy bardziej pozytywni, wiadomo, bo są na wakacjach. Ale też otwarci, świadomi. No i właśnie nasi widzowie, którzy nas gdzieś tam zaczepiają na ulicach i gdzieś tam zagadują, to jest bardzo miłe z Waszej strony, także naprawdę to jest też rzecz, za którą lubimy Teneryfę, no bo jednak ludzie i środowisko, jakim się otaczamy na co dzień, jest bardzo ważne. No, więc chyba to było na tyle. Mieliśmy wypisanych 15 rzeczy na karteczce, pewnie powiedzieliśmy trochę więcej. Ja bym powiedział, że trochę mniej, ale dobra. Nie wiem, czy wszystko wymieniliśmy. Tak? Ale nie wiem, czy ten. W każdym razie to już by było chyba na tyle, a jak nam się coś przypomni i uzbieramy tego więcej, a myślę, że tak, no to na pewno nagramy kolejny film. To tego możecie być pewni. A na koniec chcielibyśmy dodać, że jeśli ktoś z Was myśli o przeprowadzce na Teneryfę lub byście chcieli tutaj właśnie zamieszkać czy zainwestować, to my tutaj jesteśmy na miejscu i służymy radą, więc możecie do nas napisać i możemy umówić się na taką konsultację, gdzie możemy Wam podpowiedzieć. Także jeżeli szukacie porady, czy mieszkania na wynajem, czy na inwestycje, czy chcielibyście w ogóle w cokolwiek to zainwestować, to odzywajcie się do nas, bo my jesteśmy na miejscu i możemy Wam tutaj pomóc. Formularz kontaktowy znajdziecie na naszej oficjalnej stronie www.loveexplore.pl.
Znajdziecie tam również inne usługi, które mamy dla Was, przygotowaliśmy, oraz współpracę, do której też chętnie Was zapraszamy. Tak. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy za pomoc, za to, że z nami jesteście, za to, że nam pomagacie. Pomagacie rozwijać nasz kanał. Dzięki Wam rozwijamy się też i my. Wszystkim tym, którzy są tutaj pierwszy raz, zapraszamy do subskrypcji. Każda subskrypcja i każdy paluszek w górę daje nam jeszcze większego kopa do tego, żeby nagrywać dla Was więcej filmów. No dziękujemy i bardzo. Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Co chcielibyście jeszcze wiedzieć na temat Teneryfy? Jakie filmiki chcielibyście, żebyśmy nagrywali? Co Was najbardziej interesuje? A my postaramy się oczywiście wpaść tam z kamerą i to zrobić. I nagrać. A tymczasem pozdrawiamy, przesyłamy słoneczko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Heja!